Witam po raz kolejny, maturzyści, maturzyści w stanie odroczenia. Słuchajcie, kolejny film. Poprzedni był troszeczkę dłuższy, dlatego że też parę słów o tej maturze waszej trzeba było powiedzieć. Ale ten mam nadzieję, będzie troszeczkę krótszy. Poezja Stanisława Barańczaka. Jakbyśmy mieli więcej czasu, to oczywiście tej poezji współczesnej pojawiłoby się o wiele więcej. No ale coś trzeba wybrać. Więc pozostańmy na gruncie tych poetów, którzy dzisiaj są oficjalnie uznawani za najważniejszych polskich poetów drugiej połowy XX wieku, czyli był Miłosz, był Różewicz, był Herbert, była Szymborska, był Białoszewski. Weźmy teraz Barańczaka. Zanim zaczniemy mówić o Barańczaku, to tylko taka uwaga o charakterze towarzyskim, a mianowicie jesteśmy w trochę innej przestrzeni niż zwykle. Jesteśmy w moim starym domu. Tutaj gdzieś, tutaj, oznaczonym przez moje dzieci, ta czarna plama, to znaczy one są. Więc to jest mój stary dom, którego na szczęście nie zdążyłem jeszcze wynająć i w związku z tym możemy się tutaj spotykać. No te filmy, które do tej pory publikowałem na YouTubie, no musiałem zawiesić z powodów czasowych. Natomiast mam nadzieję, że one jakoś wrócą, a może nawet te, które teraz nagrywam gdzieś tam się w tym kanale, który już zdążył sobie zdobyć niejako popularność, może one gdzieś tam też się pojawią. Dobrze. No to takie są uwagi o charakterze praktycznym. Ja tutaj nagrywam prosto do laptopa, więc prawdopodobnie trochę gorzej mnie widać. No i też patrzę tutaj w dół, bo chcę widzieć siebie na ekranie i chcę widzieć zegar, który mi odmierza czas, a powinienem patrzeć wam w oczy, czyli tutaj na kamerę w laptopie. Staram się jakoś doświetlać takimiś prymitywnymi halogenami, ale nie wiem, jaki to efekt daje w waszych urządzeniach komunikacyjnych. Natomiast no, najważniejsze jest to, żeby mnie słychać było. Nie musi być mnie widać, natomiast musi być mnie słychać. Barańczak. Tak jak poprzednio, zanim opowiedziałem o Białoszewskim, to zrobiłem taki mały taki trend porządkujący na temat historii polskiej literatury. Powojennej, no to teraz będę go kontynuował, doprowadzając go gdzieś tam do Barańczaka. Rzeczywiście jest tak, że ta fala odwilży, ten entuzjazm odwilży i ten taki chwilowe takie poluzowanie cugli, oczywiście bardzo prędko się skończyło. Bo bardzo prędko okazało się, że Władysław Gomułka być może nie jest stalinistą, ale jest z całą pewnością politykiem, który chciał rządzić Polską twardą ręką i rządził to Polską bardzo twardą ręką. I w Polsce przychodzą lata 60. Dekada lat 60., o ile dekada lat 50., czy też powiedzmy tam od końca II wojny światowej do mniej więcej połowy lat 50. była taką dekadą stalinowską, czyli rozpoznawano, później próbowano z Polski stworzyć taką administracyjną kopię tego, co robiono w Związku Radzieckim, co się kompletnie w Polsce nie sprawdziło. Nie udało się u nas takie wielkie gospodarstwa rolne, nie udała się u nas całkowita przebudowa przemysłu, przestawienie przemysłu na przemysł ciężki. No te wielkie takie kombinaty też nie powstawały tak, jak powinny powstawać wedle takiego modelu sowieckiego. No przede wszystkim ta drobna własność rolna jakoś tam jednak się uchowała. Nie było takiej powszechnej kolektywizacji w takim znaczeniu sowieckim.
Lata 60. Miały być czasem rzeczywiście takim trochę lepszym, ale były czasem może mniej zamordystycznym. Natomiast były czasem bardzo ubogim, bardzo takim biernym i takim czasem takiego bardzo powolnego stawania się rzeczy. I ten entuzjazm odwilżowy siłą rzeczy bardzo prędko opadł, no bo ileż można publikować powtórne debiuty, spóźnione debiuty, literaturę rozliczeniową, etc., etc., etc. I powoli zaczął krzepnąć w coś, co ironicznie nazywa się, w ślad za jednym z dramatów Tadeusza Różewicza, małą stabilizacją. Czyli rzeczywiście te lata 60. to były takie czasy poprzestawania na małym, małych interesów, małych marzeń, małych ambicji, bo nie za bardzo dało się te wielkie ambicje gdzieś tam rozkręcać. Czasy takich wielkich ambicji, powiedzmy sobie konsumpcyjnych, to będą lata 70. Wtedy, kiedy będzie w Polsce rządziła technokratyczna ekipa Gierka, która będzie bardzo mocno przyspieszy na przykład budownictwo mieszkaniowe, wielkie bloki gdzieś tam będą się budowały rzeczywiście w tempie, w porównaniu z latami 60. ekspresowym zupełnie. Pojawi się skokowy wzrost produkcji samochodów, pojawią się Fiaty, mały i duży, i to jeszcze na licencji włoskiej. Ja wiem, że to brzmi dzisiaj zupełnie, dla was w ogóle prawdopodobnie mały Fiat w wersji 125 albo 126P to jest równie cudaczny wynalazek motoryzacji jak dla mnie Ford Model T. No ale proszę pamiętać, że to było auto, które było reklamowane jako auto rodzinne, tak? Co oczywiście nie zmienia faktu, że mały Fiat był przedmiotem rozlicznych dowcipów mówiących o tym, że na przykład mały Fiat to jest najcichszy samochód, jaki został wyprodukowany, bo kierowca jak prowadzi, to sobie kolanem zasłania uszy. I ewentualnie jakieś tam próby rozwinięcia tego skrótu 126P, że to jest, już nie pamiętam, jednosilnikowy, dwudrzwiowy, sześciokrotnie przepłacony, z tego co pamiętam. Niemniej jednak, no to był taki taki element marzeń tej epoki gierkowskiej. Jeżeli ktoś z was widział taki, polecam, jeżeli ktoś nie widział, bo to jest zupełnie zabawne i też faktograficznie bardzo, bardzo fajne, chociaż w krzywym zwierciadle te fakty są przedstawione. Serial zatytułowany 40-latek, pokazujący takiego typowego przedstawiciela polskiej klasy średniej z lat 70. No to dla niego bardzo ważnym, tego głównego bohatera, on się nazywa Karwowski. Dla niego bardzo ważnym elementem jego, powiedzielibyśmy po amerykański way of life, jest to, że ma mieszkanie w osiedlu wielkopłytowym i że jeździ Manhattan. To znaczy, że on jest ustawiony rzeczywiście w sposób absolutnie wymarzony w tej polskiej rzeczywistości. Ale to będą lata 70. Na razie mamy lata 60. Lata małej stabilizacji. Natomiast co się dzieje w Polsce wtedy? W Polsce dorasta bardzo ciekawe pokolenie. Pokolenie, którego cechą wspólną jest to, że to są ludzie, którzy nie pamiętają ani Polski przedwojennej, ani nie pamiętają II wojny światowej. To są ludzie urodzeni w roku 45-46. No i w jakichś tam podobnych latach. Na pewno ta połowa lat, druga połowa lat 40, powiedzmy, że to jest tak wyróżnie. I to są ludzie, którzy bardzo często przeszli przez PRL-owską szkołę, których rodzice bardzo często byli członkami takimi szeregowymi, zupełnie bezrefleksyjnymi, członkami Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Takich było w Polsce przecież mnóstwo. Nie każdy był od razu wielkim zbrodniarzem, zdrajcą, punktatorem, oportunistą i tak dalej. Ludzie się zapisywali, bo się zapisywali. I ich udział w partii polegał na tym, że chodzili na wyjątkowo nudne zebrania i płacili składki członkowskie. I to byli ludzie, którzy przeszli przez komunistyczne harcerstwo, dla których ta rzeczywistość Polski tamtego czasu była zupełnie zwyczajna. Nie była czymś traumatycznym. Nie pamiętali. Dla nich jakieś historie o 17 września 1939
o mordzie katyńskim, o żołnierzach wyklętych. To były w ogóle jakieś historie, o ile o nich słyszeli, to były jakieś historie zupełnie wzięte z mitu. I oni dorastają, oni chcą żyć w miarę normalnie w Polsce w tamtych latach, ale stopniowo wzrasta ich rozczarowanie, wzrasta ich furia, wzrasta ich frustracja związana z tym, co się dzieje w Polsce. I to nie jest frustracja na zasadzie rozwalmy komunizm i stwórzmy jakiś model, nie wiem, demokracji liberalno-kapitalistycznej, tylko oni bardzo często są rozczarowani tym, że socjalizm nie realizuje tych wszystkich obietnic, które gdzieś tam ma wpisane w siebie. Nie ma dobrobytu, nie ma wolności słowa, która była obiecana przecież i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc gdzie to wszystko jest? I dla nich takim momentem brzegowym jest na pewno rok 68, kiedy to po jednym z przedstawień Dziadów Kazimierza Dejmka w Warszawie władze postanawiają, uznały, że to przedstawienie Dziadów tak naprawdę jest antysowieckie i w związku z tym nakazały zwolnienie Dejmka i usunięcie Dziadów z afisza teatralnego i z programu. I to doprowadziło do bardzo poważnych rozruchów na uczelniach, gdzie pisano jakieś tam listy protestacyjne w obronie wolności słowa. Tych studentów relegowano ze studiów. Wśród tych studentów pojawiły się takie nazwiska, które do dzisiaj znamy, na przykład Adam Michny, Karol Mazolewski. I rzeczywiście to jest tak, że studenci postanawiają zaprotestować. I oni rzeczywiście wtedy protestują. I władza rozlicza się z nimi bardzo bezlitośnie, dochodzi do bijatyk ulicznych, studenci są masowo aresztowani, zostali pobici bardzo brutalnie w czasie manifestacji. I to prowadzi do tego, że kształtuje się pokolenie literackie, które my nazwiemy nową falą, które świadomie kontestuje polską rzeczywistość tamtych lat. I w swoich wierszach, w swoich utworach daje wyraz tej frustracji. Na początku oni muszą bardzo się pilnować, dlatego że muszą grać z cenzurą. Ale najważniejszą rzeczą, jaka temu pokoleniu się uda, będzie doprowadzenie do tego, że w Polsce w 1976 roku zaczną ukazywać się niezależne wydawnictwa prasowe i książkowe, czyli takie, które są drukowane w warunkach domowych, powielane w warunkach domowych, rozchodzą się poza oficjalnym obiegiem, ale są również wolne od ingerencji cenzorskich. I to jest moment niesłychanie ważny, dlatego że nie ma totalitaryzmu bez monopolu informacji. No i to właśnie jest bardzo charakterystyczne, że to pokolenie zmajstrowało kolejny wielki przełom w polskiej literaturze, czyli przełom roku 76. Wtedy też powstaje pierwsza legalnie działająca w ramach PRL-u struktura opozycyjna, czyli Komitet Obrony Robotników. I wtedy też, bez tego wszystkiego, krótko mówiąc, nie byłoby później na pewno Solidarności, nie byłoby wszystkich takich historii z lat 80. Ale to już jest inna historia. Stanisław Barańczak. Najwybitniejszy z tego pokolenia nowej fali, czyli najbardziej rozpoznawalny z tego pokolenia nowej fali. Rocznik 46. Student, a później pracownik naukowy anglistyki na Uniwersytecie Poznańskim. Znakomity tłumacz języka angielskiego. My go kojarzymy przede wszystkim z kongenialnym tłumaczem Williama Shakespeare'a. Poeta, eseista, recenzent, krytyk literacki. No i również człowiek bardzo zaangażowany politycznie. Rzeczywiście jeden z współtwórców, współzałożycieli tego Komitetu Obrony Robotników. Oczywiście szykanowany, oczywiście wydający w drugim obiegu literackim. Kiedy w Polsce nadszedł stan wojenny, to Stanisław Barańczak troszeczkę wcześniej już nie wrócił do Polski. Został na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Pracował na Uniwersytecie Harvarda. Dalej pisał. Do Polski już nie wrócił, zresztą pod koniec życia przez długie lata zmagał się z chorobą Parkinsona. Zmarł w roku 2014.
Przeczytajmy sobie jeden wiersz Barańczaka. Wiersz wydany już w drugim obiegu literackim z książki, ja wiem, że to niesłuszne. Wiersz macie w podręcznikach, wiersz zatytułowany Co jest grane? Co jest grane? Wszyscy wiemy co. Puszczamy do siebie oko, nie puszczając farby. Wiadomo, co jest grane. Muzyka ludowa w radio, wojskowe marsze na ulicach w każde święto, na estradach piosenki młodzieżowe o radości życia, na stadionie grany jest hymn państwowy, na wieży mariackiej hejna w czasie pochodu międzynarodówka, o świcie grana jest pobudka na fanfarach fabrycznych syren, a wieczorem kołysanka telewizyjnego filmu z wyższych stron. I to wszystko, co tu jest grane. Wszystko, co tu się rozgrywa, kończy się pięknym i optymistycznym akordem. Na przykład przyszłość narodu w postaci małej dziewczynki odgrywa pantomimę wręczania wzruszonych kwiatów. Wszyscy wiemy, co tu jest grane. Wszyscy wiemy, co się za tym kryje. Kto się kryje za złotym pancerzem tuby wojskowej, orkiestrze? Kto się kryje za tarczą ludowej basetki, za naelektryzowanym drutem gitarowych strun? Wszyscy wiemy, że to my sami się kryjemy, że to nami gra się w tę grę. Mówiąc ściślej, my sami gramy sobą przed samymi sobą. Ale w rytmicznym terrorze chołupców, paradnego marszu, estradowych podrygów, churalnego śpiewu, w tym tumulcie wszystkiego, co jest grane przez nas, ogłuszeni i okupieni doszczętnie, tracimy głos i głowę, zapominając wciąż na nowo, kto tu gra, po co i co jest właściwie gra. No dobrze. Wiersz bardzo charakterystyczny dla Barańczaka, czyli wiersz niesłychanie kosztowny formalnie. To w ogóle o Barańczaku warto pamiętać to, że Barańczak zasadniczo potrafił zrymować wszystko z wszystkim i potrafił stworzyć wiersz w zasadzie z niczego. To był taki majster formy, który w zasadzie nie miał równych sobie chyba w całej historii literatury polskiej, liczonej od Kochanowskiego, a może nawet od Bogorodicy. No bo rzeczywiście w przypadku Barańczaka ta jego zabawa językiem poetyckim, te jego wszystkie wyśrubowane formy poetyckie, to jest absolutne mistrzostwo świata. Natomiast pierwsza rzecz, która powinna zwrócić naszą uwagę. Wiersz w zasadzie tak naprawdę oparty jest na bardzo prostym triku i w zasadzie on cały jest wyprowadzany, czy wyciągany, ta nitka z jednej jedynej rzeczy. Ze sformułowania, z frazeologizmu, co jest grane. My go dzisiaj używamy, jak mi się wydaje, dosyć często. Co jest grane? Nie? Słyszymy, że jakiś nauczyciel przygotowuje jakiś sprawdzian, który w naszym przekonaniu nie powinien mieć miejsca, albo rozmiar materiału, albo termin, albo coś takiego. No, co jest grane? Widzimy, nie wiem, jakiegoś polityka w telewizji, który wypowiada się w sposób w najwyższym stopniu nieodpowiedzialny. Co jest grane? Patrzymy za okno, tak? I widzimy to, co się dzieje. Widzimy te rozpaczliwe komunikaty, które wysyła nam nasza planeta w postaci epidemii koronawirusa. Widzimy rzeczy, o których nikt z nas nie myślał, że kiedykolwiek zobaczy. Pozamykane bary, sklepy, opustoszałe place zabaw, parki. Policję, która kontroluje skwery. U mnie w parku właśnie stoi policja, która kontroluje, czy warunki odosobnienia są przestrzegane. Słyszymy samoloty przylatujące, mamy śmigłowce, które patrolują. Co jest grane? Co jest grane? No, żyjemy w świecie zglobalizowanym, więc czasami zastępujemy to, przepraszam za wyrażenie, what the fuck? Ale tak naprawdę chodzi o to samo, to jest brzydsze, tak? Ale o co jest grane? W znaczeniu o co chodzi? I teraz Stanisław Barańczak bierze sobie ten frazeologizm, co jest grane, i próbuje przez cały wiersz powiedzieć nam, że my tak naprawdę wiemy, co jest grane. I właściwie cały wiersz to są takie ścinki z tej takiej miałkiej, i takie trochę trzaśne, chociaż to już są lata 70, więc czasy gierkowskie,
Kultury PRL-owskie. Pojawiają się jakieś rytuały partyjne, jakieś hymny na stadionie itd. Tego typu rzeczy. Ale Barańczak mówi nam, no wiemy co jest grane, tak? No, grane są piosenki gdzieś tam nie, na elektrycznej gitarze, polska muzyka rockowa się tego bardzo pięknie rozwija. Grane są jakieś ludowe przyśpiewki na jakichś obowiązkowych tam rautach, typu nie wiem, dożynki państwowe. Grane jest hymn w telewizji przed meczami. Grana jest kołysanka, która jest czymś z wyższych sfer, których nikt z Polaków nigdy nie doświadczył, nie zobaczył. Wszyscy wiemy co jest grane. Jeżeli potraktujemy ten frazeologizm dosłownie, co jest grane, no to wiemy, co jest grane. Ale to wszystko, co jest grane, co widzimy, co obserwujemy, tak naprawdę tak strasznie nas ogłupia, tak strasznie nas opinania, że ostatecznie ten wiersz kończy się zaprzeczeniem. My już nie wiemy, co jest grane. W jakim sensie nie wiemy, co jest grane? W tym sensie, w jakim ten frazeologizm w sensie metaforycznym oznacza, co się tak naprawdę dzieje, o co w tym wszystkim chodzi. Dosłownie, co jest grane, jakieś melodie są grane. I u Barańczaka wszystkie te rzeczy, które on opisuje z kultury PRL-u, one odbywają się poprzez dźwięk, poprzez jakiś odgłos. Tak? No to wiemy, co jest grane. Tak? Grana jest tutaj piosenka, tutaj kołysanka, tutaj jakiś song rockowy gdzieś tam itd. Ale tak naprawdę nie wiemy, co jest grane. I to jest bardzo charakterystyczne dla Barańczaka, dla pokolenia nowej fali. To jest przeświadczenie, że nie wolno ufać językowi. Że tak naprawdę musimy być bardzo czujni wobec języka, którym mówi do nas rzeczywistość, którym mówi do nas telewizja, którym mówi do nas radio, którym mówi do nas prasa codzienna. No dzisiaj byśmy tutaj dołączyli na pewno przede wszystkim ten zaśmiecany fake newsami internet. I tak naprawdę wydaje nam się, że wiemy o co chodzi, ale jak się zastanowimy, to nie wiemy. Znaczy mamy wrażenie, że za tym kryje się coś, kryje się jakiś ponury zamysł, którego sensu my nie jesteśmy w stanie dosiec. I dla Barańczaka bardzo charakterystycznym doświadczeniem językowym dla jego pokolenia było właśnie doświadczenie oficjalnego języka partyjnego. Tego języka, którego nazywano w ślad za Orwellem nowomową, newspeak. Czyli nie ma strajku, jest nieuzasadniona przerwa w pracy. Nie ma mordu politycznego dokonanego przez SB, tak jak chyba w roku, w którym ten wiersz się ukazał, tak jak morderstwo Pyjasa, to chyba 77 lat. Nie, są nieznani sprawcy. Nie ma niedoboru towarów na półkach. Jest reglamentowanie żywności. I Barańczak słyszy ten język i mówi, zerknijmy za ten język i spróbujmy dostrzec prawdziwą rzeczywistość, jaka za tym językiem się kryje, ryzykując, że ta rzeczywistość może być beznadziejnie okrutna. No i to chyba o Barańczaku. Bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia następnym razem.